Dzień dobry kochani w nowym vlogu. Ja dziś zaczynam właśnie tutaj poranek, sobotni poranek w restauracji Babu, która znajduje się na Piłsudskiego 9, zaraz obok restauracji Michel Moreau. A dlaczego właśnie tutaj? Za moment się dowiecie. Już napisać moje polskie. Tak, no dobrze, kochani, przyszły moje tosty z serkiem jagodowym. Gosia, pochwal się, co masz? Ja mam kanapkę z łososiem i awokado i z jajkiem w koszulce. Pysznie, czekamy jeszcze, słuchajcie, na resztę. Tutaj też jest kanapka z rozbif. No i zobaczymy, co jeszcze dojdzie. Co z 17? A zobaczcie, jak smakowicie wygląda ten tost francuski z awokado i z jajkiem. Pyszności. Takie mamy dzisiaj przepyszne śniadanie. A tutaj co mamy? Tutaj mamy nasze deserowe kopytka, mianowicie kopytka z cynamonem, gruszką i jabłkiem. Przepyszne. Ale ja widzę jeszcze takie danie. O, zielone. A tutaj? Tutaj są szpinakowo-gryczane naleśniki z łososiem i pomidorem. O rany, jakie to wszystko jest pyszne. A tak wyglądają kulisy robienia zdjęć jedzenia. Bardzo proszę, wszyscy influencerzy, o, wszyscy, żeby było ładnie. Zobaczcie, co my teraz będziemy robić. Co my tutaj będziemy robić? Dajesz, Gosia. Uwiecznimy to. Proszę trzymać szablę, tak żeby nie była pod kątem. Zrobimy to na trzy, dobrze? Mamy? Teraz będzie próba, nie będziemy to zderzać. I za trzecią dopiero uderzę, tak, dobrze? Raz, dwa. To teraz zrobimy drugą stronę. Jak dobrze idzie? Bardzo dobrze ci idzie, Gosia. Instruktorem oczywiście. No. Jedzenie w siłowni. Troszkę mocniej. I złapać. Tak, trochę bliżej. Tak. Mamy to. O, tak, pod kątem. Gdzie masz to łączenie? Poszło! To ja proponuję wspólny toast za sobotni poranek i wspólne śniadanie. Wow.
Muszę wam powiedzieć, że to było przepyszne śniadanie w bardzo fajnym towarzystwie. No dzień dobry! Witam, witam! No wreszcie jesteś! Jestem! No, Max właśnie po mnie przyjechał, bo przecież po takim śniadaniu to ledwo mogę się ruszać. Bardzo wam polecam restaurację Bubbles, jeśli będziecie w Warszawie. Przepyszne śniadania i bardzo ciekawe menu. A my teraz gdzie jedziemy na zakupy? Jak to wypada w sobotę, trzeba zrobić zakupy do lodówki, trochę ogarnąć co i jak pomyśleć nad tym, co będzie na obiad. A jemy w domu dzisiaj, czy jemy gdzie indziej? Nie, nie. Nie? Co nie? Idziemy na spacer, dlaczego? Nie ma futbolu dzisiaj. Nie będzie zielony ekran. Nie może zielone szkielmo. Aż niemożliwe, to dziś po południu pójdziemy na spacer? Mam tylko nacjonalny, ja nie lubię. No dobra, to jedziemy najpierw ogarniać te zakupy. Zmiana planów. Mieliśmy z Maxem iść na długi wieczorny spacer we dwoje. Jednak zadzwonili nasi znajomi i jedziemy teraz do Arkadii spotkać się z nimi na jakąś kawę, pyszne ciacho. Także zabieram was ze sobą. Nie uwierzycie, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Max, przechodziliśmy obok Pizza Hut i Max stwierdził: słuchaj, a może pójdziemy na Pizza Hut, naszą ulubioną mięsną, którą za kiedyś tak chętnie jedaliśmy. No właśnie, ja nie wiem ile tutaj nie byliśmy, może z 8 lat? 10. Na Pizza Hut? Ty i Pizza Hut? Neapolitańczyk? Niemożliwe. No to co, zamawiamy Pizza Hut. I słuchajcie, weźmiemy sobie mięsną i prosciutto rucola. Zobaczymy, czy coś się zmieniło w Pizza Hut, czy dalej jest tak, jak było kiedyś, czyli smacznie. Dzień dobry, ja tu wstaję i co widzę? Amore. Genovese, dzisiaj. Max od rana w kuchni. Czas przygotować jakąś kawkę. Jakie piękne słońce tutaj się przebija. Cudowną dzisiaj mamy pogodę. Nie dość, że jest ciepło, to jeszcze pięknie słonecznie, więc my postanowiliśmy, że wykorzystamy tę pogodę. I wczoraj nie poszliśmy na spacer, więc jedziemy dzisiaj. Gdzie? Na park. Do parku, do łazienek jedziemy. Tak. Idziemy na spacer. Na długi spacer jeszcze przed niedzielnym obiadem.
Basia, Basia, Basia! Basia, Basia, Basia! Cześć! Cześć! A po powrocie do domu czekał na nas taki oto pyszny obiad. Zobacz, zobacz jaki genovese, bo kremowa jest, krem. Krem, tak, kremowe genovese. Krema. Pyszności, smacznego, kochanie. Buon appetito. Na zakończenie dzisiejszego vloga z herbatką. Chciałabym tutaj do Was jeszcze chwilkę porozmawiać i przekazać Wam bardzo ważną informację. Co prawda, ja już o tej kwestii wspominałam w moich mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z Was posiadają Instagram i posiadają Facebooka. Dlatego też pomyślałam, że dobrze będzie, jeśli opowiem Wam dokładnie, o co chodzi też tutaj dzisiaj w filmie. A jest Was na moim kanale ogromna liczba i codziennie przybywają nowe osoby, co bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. No i właśnie, od jakiegoś czasu prowadzę tutaj na moim kanale taką serię Ciekawa Marka, w której opowiadam Wam o markach kosmetycznych, analizujemy składy, rozmawiamy sobie na temat różnych substancji aktywnych i nie tylko. Zresztą też staram się przy okazji różnych filmów, gdzie pokazuję Wam kosmetyki, też zawsze o pewnych substancjach, składach opowiadać, ale co się okazuje, właśnie od jakiegoś czasu pod tymi moimi filmami zadajecie mi bardzo dużo pytań i pojawiają się też prośby od Was, bym stworzyła dla Was taką serię, w której takie filmiki, w których opowiadam Wam o różnego rodzaju substancjach kontrowersyjnych, szkodliwych, czasami piszecie toksycznych, jak to rzeczywiście wygląda, jeśli chodzi o formulacje kosmetyków, jak to jest w tych kwestiach marketingowych i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań od Was jest naprawdę bardzo dużo i ja widzę, że Wy chcecie być świadomymi konsumentami, chcecie kupować świadomie kosmetyki, dobierać je do typu Waszej skóry, ale gdzieś pojawia się ten problem, taki problem, że tych informacji w internecie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a niestety okazuje się, że jest też bardzo dużo mitów. Niektórzy te mity powielają. Wy szukacie aplikacji, różnego rodzaju źródeł, które będą wiarygodne. Szukacie, chcecie po prostu znaleźć prawdę. Ta wiarygodność i prawda jest dla Was bardzo ważna i nie chcecie też gubić się trochę w gąszczu tych wszystkich informacji i tego, co tak naprawdę się dzieje. Po części tego, co my twórcy Wam przekazujemy, ale też różnego rodzaju portale internetowe, blogerzy, różne artykuły w internecie i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, w związku z tym, że prosicie mnie od jakiegoś czasu o takie źródło wiarygodnych, prawdziwych, szczerych informacji, wpadłam na pewien pomysł i już Was też troszkę informowałam w tym kierunku, że coś takiego powstanie. I tak sobie pomyślałam, że w sumie warto by było stworzyć dla Was taką serię, w której będziecie mieć w prosty sposób przekazane dla Was najważniejsze informacje dotyczące właśnie kosmetyków, składów kosmetyków, substancji różnego rodzaju itd., itd. No i w związku z tym pomyślałam sobie, że fajnie by było, żeby te informacje przekazywała Wam też druga osoba, nie tylko ja, ale też osoba, która ma ogromną wiedzę i też pracuje trochę wśród tych kosmetyków. Dlatego też zaproponowałam współpracę Anecie. Aneta już też część z Was zna. Aneta prowadzi kanał na YouTubie, kanał Bandi, tworzy fantastyczne filmiki, ale tak jak wspomniałam, Aneta jest też kosmetologiem z wykształcenia, ma ogromną wiedzę, nawet bym powiedziała większą ode mnie, ale to co jest ważne to to, że Aneta od 10 lat pracuje w Bandi, i w związku z tym ma też doświadczenie i wiedzę w kwestii powstawania kosmetyków, całej tej produkcji kosmetyków, jak to wygląda od środka. No i jak zaproponowałam Anecie właśnie taką stworzenie takiej serii dla Was, Aneta bardzo szybko podłapała temat, za co bardzo jej dziękuję.
i cieszę się, że zgodziła się na stworzenie czegoś takiego, chociaż wiem, że będzie to wymagało od nas bardzo dużego nakładu pracy. Zaraz wam opowiem dlaczego. No i Aneta też dodała coś od siebie, a mianowicie to, żebyśmy tę serię stworzyli z marką kosmetyczną, czyli właśnie stworzyli z Bandy. No i my ten nasz pomysł przegadałyśmy z Bandy. Marka rzeczywiście ucieszyła się, bo w sumie to powiem wam, że nie ma czegoś takiego jeszcze na YouTubie i też chyba wśród tych wszystkich marek kosmetycznych żadna marka nie podjęła takich działań edukacyjnych i też nie otworzyła się tak, jak chce to zrobić Bandy. Co mam tutaj na myśli? Chcielibyśmy w tej serii, która powstanie właśnie ja, Aneta i Bandy, przekazać wam te informacje, które są dla was najważniejsze. Pokazać wam, jak to rzeczywiście wygląda od środka. Jak to jest z produkcją kosmetyków. Czy marki oszukują? Czy jak to gdzieś tam ktoś powiedział, nastrują? Jak to jest z tworzeniem tych kosmetyków, tych formuł kosmetycznych? Dlaczego stosuje się takie, a nie inne substancje? Też często pytacie, wiem to od Anety, często pytacie, dlaczego na przykład w składzie kosmetyków Bandy jest zastosowana taka, a nie inna substancja i czy tak powinno być. Podpytujecie też, czy na przykład te substancje można łączyć z innymi substancjami i takie kosmetyki stosować z takimi kosmetykami, czy to nie będzie jakoś działało szkodliwie na naszą skórę, na nasz organizm. No, tych pytań macie naprawdę bardzo, bardzo dużo i dlatego też stwierdziłyśmy z Anetą, że przygotujemy właśnie tę oto serię dla was, w której będą informacje oczywiście o składach kosmetyków, o substancjach kontrowersyjnych, o takich, które należałoby unikać, takich, których nie musicie się kompletnie obawiać, o tym właśnie jak łączone są te substancje. Będą informacje dotyczące całego tego marketingu kosmetycznego. Dlaczego marki podają takie, a nie inne informacje w reklamie, a co się później okazuje jest zupełnie inaczej. Ale oczywiście w tej serii będą też przedstawione badania. Będziemy pokazywać wam i też oznaczać źródła wiarygodnych informacji. Jak to wygląda, jeśli chodzi o regulacje prawne, jak zmienia się cały ten przemysł, jeśli chodzi też o testy na zwierzętach, jak się testuje, jak się sprawdza. Będą goście, będą chemicy, będą technolodzy, będą lekarze, będą wam opowiadali, jak wygląda taka współpraca z marką, jak to się wszystko testuje, odbywa i tak dalej. No słuchajcie, pomysł na stworzenie tej serii jest ogromny. Naprawdę jest ogromny i będzie wymagał od nas dużego nakładu pracy, bo będziemy chciały wam przekazać takie informacje, które rzeczywiście pomogą wam w odnajdywaniu się w tym gąszczu tych wszystkich kosmetyków, w tym przemyśle kosmetycznym i też dzięki temu ułatwią wam świadome podejmowanie decyzji przy wyborze kosmetyków, przy czytaniu składów, przy szukaniu pewnych substancji. Będziecie mieć źródła badań, źródła tych wszystkich regulacji prawnych i tak dalej. No zapowiada się coś fantastycznego. Myślę, że marka Bandy, która do tego do wszystkiego dołączy, pokaże wam prawdę, całą prawdę i obalimy mity na temat tego wszystkiego, co gdzieś tam w internecie się znajduje i co też sprawia wam najwięcej kłopotów. Ale słuchajcie, to co jest ważne, w związku z tym, że ja właśnie zaproponowałam Anecie stworzenie takiej serii i też weźmie udział w tym Bandy, ta seria nie będzie na moim kanale, tylko będzie na kanale Bandy. Będziemy ją tworzyć tam wspólnie, czyli z jednej strony można by było powiedzieć, że ja będę tam gościem, ale też będę osobą taką prowadzącą. I na kanale Bandy już pojawił się pierwszy film, który zapowiada całą tą naszą serię. I tutaj moja ogromna prośba do was. Was jest tutaj bardzo dużo, więc fajnie by było, żebyście sobie ustawili powiadomienia o nowych filmach, jeśli chodzi o kanał Bandy. Tak, żebyście tych filmów oczywiście nie przegapili, ale to, o czym ja chciałam dzisiaj wam też wspomnieć i o co was prosić, to wy jesteście tutaj najważniejsi i to będzie skierowana seria do was. Dlatego też wejdźcie sobie przy okazji
pod ten filmik. Ten pierwszy filmik nasz, on jest dosłownie króciutki. Obejrzyjcie sobie, jak on tam wygląda, kilka minut, ale najważniejsze jest to, żebyście zostawili komentarz. Komentarz, w którym napiszecie te wasze właśnie wątpliwości. Co jest dla was najbardziej istotne i czego chcecie się dowiedzieć. Bo my to później wszystko z Anetą zbierzemy i będziemy sukcesywnie w każdym odcinku odpowiadać na wasze pytania i też tworzyć te odcinki pod was. Żebyście właśnie to wy byli na nich najbardziej skoncentrowani i ta wiedza była dla was najważniejsza. Więc jeśli znajdziecie chwilkę czasu, to proszę was bardzo, wejdźcie sobie na ten film Bandi. Ja wam oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię wszystkie namiary i zostawcie tam swój komentarz. Napiszcie to, co jest dla was najważniejsze, czego chcecie się dowiedzieć i będziemy dla was działać. No, rozgadałam się, wiem. Oczywiście ja też będę przypominać wam o tych filmach, jak one tylko będą się pojawiały, ale mam nadzieję, że coś nowego, coś innego i coś takiego prawdziwego, wiarygodnego wreszcie da wam też takie poczucie, że będziecie mogli się w tym wszystkim w jakiś tam sposób odnaleźć i ta wiedza pomoże wam w dobieraniu kosmetyków dla was, tej świadomej pielęgnacji w pewnych decyzjach, które będziecie podejmować. O, no dobrze. Także kochani, tym przydługim akcentem dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście kolejny raz z nami w tym dzisiejszym vlogu i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!